Dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę i pod wieczór przyjechałem do kolegi na borówkę zobaczyć, bo tak czytam na Facebooku, że podobno owoce się od tego upału strasznie gotują. Co tam u ciebie, powiedz, bo widzę, że... Dzień dobry. No u mnie, no... Walczymy, tak? Walczymy, żeby to rosło, tak? Rośnie. Chociaż chyba trudny taki rok. No tym widziałem, już chodziłeś z sufmiarką. Ja tu jeszcze nie bardzo mam co mierzyć. Nie, ale... no już z tego, co tam obserwuję innych, no to już... No jest. Jest tego towaru, no, sporo. W tym roku jest, tak? No widzisz, wzrost się zatrzymał, tak? Pierwsze soki zatrzymały się. Tutaj widzę trochę wtór, tutaj taki drugie soki ruszają. Teraz lipiec będzie drugie soki. No jest tego trochę, tak? No pytanie... Myślę, że to nie wcześniej, jak za 2 tygodnie będzie. Pytanie, czy ta pogoda, te wysokie temperatury na niedzielę nadają 30 kilka stopni? Nawet 35, no 36. Właśnie. Jak to, czy to nie będzie tak, że wiesz, tu nie będą tutaj w truskawce, że i drobne owoce zaczną dochodzić, bo borówka ma to do siebie, że tak naprawdę w ostatniej fazie, wiesz, ona nabiera masę, tak? A jak będzie takie wysokie temperatury, może się okazać, że to wszystko nam... Że ona nie urośnie. Nie tylko, urośnie, tak? Tylko więc... to małe zaraz dojdzie. No tak, nie? I to... zobaczymy. Ja myślę, że 2 tygodnie, tak? Że to coś z tego, jak będzie nie wcześniej, jak za 2 tygodnie się pokaże. Tam gdzieś taki diuk jest tam zamieszany w tym. Był... Coś widziałem właśnie, między krzakami, nie? Tak. To i to... On jest wcześniejszy? Tak, to on już tam można było coś zjeść. To on już był, ale a te to myślę, że... 2 tygodnie, tak? Bo to jeszcze i blue crop, no i dopiero to powinno wejść, tak? A to co? To nie jest blue crop? Nie, no to mieliśmy Chandlera. A, Chandler. To, był to ile Chandler. Masz 3 odmiany? Nie, mam je, nie, ja mam tam, gdzie są tylko zamieszane. Nie, aha, ja mam wszystko na jedno, bo... To inaczej kwitnie. Tak. Dokładnie. To wjeżdżasz jedną beczką w kwitnienie. Ale z tego, co pamiętam, to owocu jest więcej w tym roku niż w tamtym, nie? Tak, no jest więcej. Owocu te krzaki jest więcej, większe. Tak. No więcej jest, w tym roku to myślę, że co najmniej 25 zł za kilogram będziemy sprzedawali, nie? Czy za 3? Kurczę. Tej borówki nasadzone tu pod Białobrzegami, to jest masakra. No, jest, no widzisz, pod Białobrzegami, za Białobrzegami sadzi cała Polska. Nie? Cała Polska sadzi, tak. Wschód i Polska sadzi, to wiesz, im dalej region sadowniczy, sadownicy sadzą po hektar, półtora, może 3. A tamci jak zakładają plantacje na tych lżejszych glebach, gdzie tanio kupią po 20 kilka tysięcy hektar, 5 i więcej, nie? Bo mam od tam, razu, nie? Tak, mam osobę, która tam wysyła te torfy. No to po kilka zestawów idzie, tak? Do te lekkie. Tam jest ziemia tańsza, ktoś od razu kopie studnie, wiesz, i inwestuje, robi kwaterę. No na razie to ładna. Wygląda ciekawie, tak? No ładna, zobaczymy ładna. Co dalej, no. Zobaczymy co dalej, ale uważam, że nie jest źle, nie? Zależy od ludzi, no. Generalnie mają ludzie problem w tym roku, bo mało jest masy zielonej. Mało jest masy zielonej. Liści nie ma. Tak, że pąk przemarzł, liściowy, tak? Że pąki liściowe przemarzły, tam gdzieś na dnie te pochwy liściowe są były puste. No i przecież stymulowałeś i co? I... Nie, ja myślę, że jest dobrze, nie. Ja na razie nie narzekam, że no przecież... to co urosło, to jest, że ja sobie poradziłem z tym. No, było liść. Tam, że było słabo, ale... Poszło jakoś trochę, tak, nie? Że ruszyło, to było taki początek, że ona późno ruszała, wiesz, trochę było przemrożonej, ale nie jest źle. Ale chyba na 25 zł to nie ma co liczyć, nie? Nie. Ale za 3 kg? Za 3 kg. Niech zapłaci 8 zł za kilo, to coś z tego zostanie. Osoba, która to ma, mówiła mi, że jak mówisz 6-7, to nie jest to inwestycja. Co nie, no. Na 6-7, jak już sięgnie, ktoś mi straszył teraz, że w tym roku zobaczymy i piątkę. Piątkę? Tak, zależy mi, może za jakieś badziewie, nie? Oby, nie? Ale... Nie, no to już by był chwyt poniżej pasa. Przecież za zbiór ile musisz zapłacić? 2,5. Za? Za kilogram. Za kilo? Za kilogram. No tak to, było, no. Tak to było. Nic ci z tego nie zostanie. 2,5 zbiór, gdzie ochrona, to wszystko. No nie, nie za, tak, tak. Za piątkę, no to będę wyrywać. Nie, nie, to ja wolę, żeby było 25 za kilogram, ale tobie oddam. Ja od razu na pniu ci sprzedam. Nie dasz? 20 daj i zabieraj. Podstawiam okay. Chłodni. Tak, no słuchaj, tam taki kolega mnie się pytał. Podobno jakieś choroby się wdały, tak? Zamierają całe krzaki. No cały czas jest, no jest są te zgorzele, tak? No ale to przecież tak słyszałem tam od doradcy, że to krzaki są takie, że się wsadzi raz na 20 lat i nie ma wylotów. No tak mówili, że rzeczywiście tak jest. A teraz jak wraz ze wzrostem twierdzą nasadzeń, coraz więcej jest tych chorób. Tych chorób, tak? A z drugiej strony jest duży popyt jest na sadzonki i mówią, że szkółkarze w takim ferworze zaopatrzenia tego rynku i gdyby
zrealizowania tej chęci sprzedaży, czy zrealizowania chęci po tego popytu, no, nie odwirusowują tych sadzonek szybko i to brak kontroli. Aha, i że to też jest narażony w ten sposób. Materiał jest coraz gorszej jakości. Gorszej jakości, bo straszny jest duży, wiesz, no chęć zysku, no jeszcze wszyscy mogą zarobić, a te sadzonki się, jak mówiłem, nie kupuje, tylko się łapie to, co zostaje, to, co jest możliwość. I więc tym wszystkim, no, może to jest też to powód, ale pytanie, no, chorób nie brakuje, tak? No, myślę, że mówią wszyscy, że to jest początek chorób. Kolega był w Holandii i mówi, że między 15, kiedyś mówiło się o 30 latach, tak, żywotności. A Holendrzy, że tyle to wytrzyma 30 tak, lat. Tak, mówili. A mówi, dzisiaj się już mówi, że Holandia, w Holandii, tam gdzie był po te sadzonki, 15-20 lat, ten okres między 15 a 20 rokiem, to trzeba już myśleć o wymianie, z tego względu, że wraz z wiekiem krzaka, jakość owoców jest coraz słabsza. Spada planowanie, jakość. Planowanie, ale i jakość spada, wiesz, że nie są drobniejsze, bo to zdrewniałe, te części, tych drewniałych części przybywa. No i odmiany, tak? No i że musisz dostosowywać się, tak jak ty wsadzisz sad i 12-13 lat trzeba usuwać, bo nie ta odmiana, albo wcześniej. Dokładnie. Tak teraz będzie w borówce, tak? Że będziesz musiał dążyć, podążyć za wymaganiami klientów, żeby wiesz, zrealizować to. A jak będzie, zobaczymy, tak? No, jakieś zabiegi jeszcze wapniowe na to stosujesz? Jak to? No, wapniowe. Ja jeszcze stymulowałem, jeszcze cały czas sobie tam to stymuluję, żeby to, wiesz, no, też żeby to urosło, no trochę tego sporo jest. To jeszcze cały czas to stymuluję, żeby to do góry urosło. Tym samym, także, co ja w sadzie? Też. No, wapnio, wszystko, ja traktuję to jak jabłonie, tak? No, masz tego owocu, no wyjęcie, że trzeba dostarczyć tego wapnia. Masa tego. Więc, żeby to dostarczyć, no to trzeba to jeździć i pryskać. Powiązało, patrz, bo niektóre tam, myśmy poszli, to grona są puste, sypią się, bo nie były zapylone. A tutaj wszystko jest do tej pory zawiązane. Pytanie, czy to dorośnie? Byłoby nam się jakiś kataklizm po drodze nie przydarzył, tak? No, siatki widzę, zakładają teraz. Na szkodniki jest odporne, mszyce i te inne dziady. Nie miałem na lotu. To jak zdrowy, ale masz twardy liść, bo to nie było. To jest liść, jak twardy jest. No jak tego, tak. Także żadnych nalotów nie było, tak. Aha. Nalotów nie było w tym roku, także wyszło to spokojnie. Ja się z borówki wyleciłem, bo też miałem. Coś mi takiego po głowie chodziło, ale szybko się wyleciłem. Przyjadę, jak będzie zbiór z Lubianką do jedzenia, bo pamiętam, w tamtym roku to pyszne były. No. Takie duże jak 5 zł były, jak pan, przyjedź, czy jak 2 zł? Jak 5 zł porosło. No, ale w tym roku chyba takie nie porosną. Bo jest więcej. Ale ty przyjedź z rana, żebyś trochę odrobił tą Lubiankę. A, no dobra. O której robotę zaczynacie, to razem z tymi, z ludźmi. Przedzwonię. Dobra. Dobra, uciekamy. No, dobra, uciekamy, tak. Uciekamy. No, dzięki. No, na razie, hej. Witam, jestem przy drzewku Cordii. Ona jest już praktycznie przed zbiorem, może 7 dni. Gdzieś ostatnio wrzucałem filmik i pokazywałem, jaka jest różnica w dojrzewaniu. To jest akurat to drzewo, gdzie już były owoce były już ciemne, a później na innej gałązce były jeszcze zielone. Chciałem pokazać, jak po zastosowaniu Haskonu na wyrównanie, jak to szybko zaczęło działać i gonić do owoców dojrzewających. Podobny zabieg zrobię też na Reginie, bo Regina też jest bardzo zróżnicowana jeszcze. Tutaj chodzi o to, żeby nie przerywać tego na 2-3 razy, tylko zrobić to za jednym razem. Myślę, że po 7-6 dniach zabiegu, myślę, że bardzo szybko to dogoniło i w ciągu tygodnia wyrówna się cały kolor.